Też temat w ogóle wydobywania ropy naftowej, jego wpływu tego wydobycia także na środowisko lokalne, florę, faunę, bioróżnorodność, a także oczywiście zmiany klimatyczne, jest tematem, który w kampaniach wyborczych w Ekwadorze zawsze odgrywa bardzo ważną rolę. Możemy rozstrzygnąć, jaki jest rezultat, kiedy ponad 58% zagłosowało za wstrzymaniem tego wydobycia. Doszliśmy do jednak całkiem pozytywnego podsumowania, czyli że nawet w krajach, które są w pewien sposób zdestabilizowane, demokracja bezpośrednia ma siłę i ma wpływ na to, co się dzieje. Cześć. Witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj z Tomaszem Synowcem będziemy znowu podróżować i to w historii tego kanału już po raz drugi będziemy podróżować do Ekwadoru. Dlaczego? Ponieważ w Ekwadorze odbyły się teraz wybory, a przy okazji wyborów odbyło się ogólnokrajowe referendum. I to referendum, które powiedziałbym, jest na pewien sposób wyjątkowe. No właśnie, dlatego dzisiaj będzie mowa o referendum w Ekwadorze. Serdecznie zapraszamy. I może na początek, czego dotyczyło to referendum? To chyba najważniejsze Tak, pytanie na start. właściwie nawet można powiedzieć, że w Ekwadorze odbyły się teraz dwa referendum, natomiast my w dzisiejszym odcinku zajmujemy się referendum, które było ogólnokrajowe. A takie referendum było jedno i dotyczyło ono wydobycia ropy w Parku Narodowym Jasuni. No i w tym referendum Ekwadorczycy mogli zdecydować i ostatecznie tak zdecydowali, że to wydobycie zostanie wstrzymane, ponieważ no ono już jakby zostało rozpoczęte. No i teraz władze będą miały rok od tego, kiedy referendum zostanie oficjalnie potwierdzone, bo w chwili, kiedy nagrywamy, no to jest zliczone 99% głosów, więc już ze 100% pewnością możemy rozstrzygnąć, jaki jest rezultat, kiedy ponad 58% zagłosowało za wstrzymaniem tego wydobycia. Natomiast no oczywiście to jeszcze muszą wszystkie instytucje oficjalnie potwierdzić i od tego momentu władze Ekwadoru będą miały rok jeszcze na to, żeby zwinąć infrastrukturę z tego regionu. I dlaczego to referendum jest w ogóle ważne? Dlaczego zdecydowano się podjąć kwestię wydobycia ropy w Parku Narodowym Jasuni? Znaczy, to referendum jest ważne, ponieważ to referendum to jest wielki sukces zaangażowania obywatelskiego oraz demokracji bezpośredniej nad politykami, którzy sprzeciwiali się woli obywateli. I ten sukces jest też dlatego tak bardzo duży, że nastąpił on po wielu latach blokowania tej inicjatywy. Ponieważ, jak już wspominaliśmy w poprzednim nagraniu, w Ekwadorze wszyscy mieszkańcy mają takie prawo, że jeżeli 5% uprawnionych do głosowania obywateli Ekwadoru podpisze się pod jakimś wnioskiem, no to w ten sposób można zainicjować referendum na jakiś temat. No i tak też było w przypadku wydobycia ropy w Parku Jasuni, jeszcze zanim w ogóle do tego wydobycia doszło. I to inicjatywa miała miejsce w 2013 roku. Czyli jak łatwo policzyć, już 10 lat Jasne. temu, więc chwilę temu. To nie jest norma, że w Ekwadorze tyle czasu zajmuje zorganizowanie referendum. No, tam w ogóle historia była taka, że początkowo prezydent, który rozpoczął to wydobycie, był przeciwko, tylko no, chciał się dogadać międzynarodowo, żeby organizacje międzynarodowe wsparły Ekwador, który nie jest zamożnym krajem, a którego głównymi dochodami są właśnie zyski z wydobycia ropy. A ponieważ nie dogadał się, no to stwierdził, że jednak będzie wydobywał tą ropę również na terenie Parku Jasuni, który jest ma niesamowicie wysoką bioróżnorodność, czyli ilość gatunków tam występujących to jest jedna z najwyższych w ogóle na świecie. No i ponieważ do tego doszło, no to rdzenna ludność, która mieszka w tych terenach, która również w konstytucji ekwadorskiej jest dość mocno doceniona i która ma zagwarantowane pewne przywileje, jakby naturalna własność ziemska tych ludów, które mieszkają w Amazonii, bo to jest na terenie Amazonii, oraz prawo do ich życia niejako tak w oderwaniu od społeczeństwa jest w konstytucji uznane za wartość, która powinna być chroniona. No i ci rdzenni mieszkańcy, którzy na tych terenach zamieszkują i dla których ochrona środowiska jest również bardzo ważna, oni podjęli te starania i oni zebrali zdecydowanie więcej niż było wymagane tych podpisów. Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza w Ekwadorze stwierdziła, że większość tych podpisów jest nieważna. Bez uzasadnienia, które to są nieważne, dlaczego są nieważne,
Czyli tak zwane błędy formalne i tyle, tak? Nawet nie błędy formalne, bo jakby formalnie tam nie zarzucono nic projektowi, zarzucono, że nie podpisała się odpowiednia ilość osób, ponieważ większość podpisów jest nieważna, ale nie wskazano w żaden sposób, co w tych podpisach było nie w porządku. No i ta organizacja, która tam powstała z tej rdzennej ludności, ona postanowiła walczyć o to, żeby no jednak doszło do tego referendum. Natomiast bardzo długo się nic nie działo. Dopiero w 2018 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Ekwadoru, który się oczywiście tam wówczas zmieniał, jeden z rzeczników praw obywatelskich stwierdził, że on się podejmie tego tematu, wszczął kontrolę w komisji wyborczej, no i z tych wniosków wynikało, że no, komisja bezprawnie zablokowała ten proces, co doprowadziło do wznowienia tego procesu. No i kiedy tam już nie można było się powołać na te podpisy, no bo było wykazane, że no, jakby ta decyzja została podjęta arbitralnie i politycznie, no to wówczas komisja wyborcza odmówiła zarejestrowania tego referendum. Ponieważ osoba, która była reprezentantem grupy wnioskującej o referendum, umarła w tym czasie. W związku z czym, skoro reprezentant nie żyje i nie może reprezentować grupy, no to wniosek jest bezprzedmiotowy. Trzeba by było zacząć zbierać od nowa, czym Państwowa Komisja Wyborcza zakazała, w związku z tym, że były wcześniej przecież fałszywe podpisy tej grupy, zbierać podpisów ponownie. No i więc mieliśmy taką sytuację, że te narzędzia demokracji bezpośredniej, które są przecież w Ekwadorze całkiem silne, są w ogóle jest charakterystyczne dla części krajów Ameryki Łacińskiej, no ale demokracja w Ekwadorze nie jest demokracją wzorową, była silnie blokowana. No i sprawa trafiła dalej przed sądy, no i ostatecznie trafiła przed Trybunał Konstytucyjny, wcześniej oczywiście inne sądy, no i te sądy orzekły, że no w zasadzie no, mieli prawo zarejestrować tę inicjatywę. Wtedy też władze państwowe powiedziały, no okej, no ale no, to pytanie jest już nieaktualne, bo było to, czy chcemy wydobywać się, czy chcemy wstrzymać to wydobycie, a to wydobycie już się zaczęło, zostały podpisane kontrakty, ono się dzieje. No i jak Trybunał Konstytucyjny Ekwadoru to rozstrzygał, to on stwierdził, że owszem, to się zmieniło, ale biorąc pod uwagę kontekst, w którym był składany ten wniosek, biorąc pod uwagę, że to nie z winy wnioskodawców, to referendum jakby natrafia na okres, no jakby zostało tak przesunięte w czasie, że w tej chwili głosowano nad tym, czy wstrzymać wydobycie, no to Trybunał właśnie orzekł to, że to pytanie należy w tej chwili rozumieć tak, czy wstrzymać to wydobycie, no i wyznaczył ten roczny termin na ewentualne wstrzymanie się, roczny termin na wycofanie się z tego parku w razie zwycięstwa przeciwników. No i do tego zwycięstwa w tym roku, po tych 10 latach bojów i walki o prawa oraz prawo do decydowania o losie własnego kraju, a także w przypadku tej rdzennej ludności o ich, można to śmiało powiedzieć, ojczystej ziemi, z którą są od wieków związani, którą bardzo cenią. Doszło do skutku i w wyniku tego referendum teraz będzie trzeba się z tego wycofać. To jest oczywiście też wielki sukces różnych organizacji proekologicznych. To trzeba zauważyć, w Ekwadorze to jest bardzo często połączone. To znaczy organizacje proekologiczne, które opowiadają się za ochroną klimatu, ochroną środowiska, ochroną takich terenów właśnie jak Amazonia. One bardzo często występują w sojuszach właśnie z ugrupowaniami, czy też z przedstawicielami ludności rdzennej. No bo też nie zapominajmy, że to referendum odbywało się tego samego dnia, co Wybory. wybory prezydenckie i parlamentarne, ponieważ w Ekwadorze one zawsze są połączone. W związku z czym jakby te tematy też tutaj rezonowały. W takim razie wiemy, że już po 10 latach tak naprawdę starań udało się przeprowadzić to referendum. Kiedy one konkretnie było? Jakbyś mógł jeszcze przypomnieć, jakie są jego wyniki i ile mieszkańców, mieszkanek Ekwadoru zdecydowało się na udział w tych wyborach, w tym głosowaniu? Tak, jakby to referendum miało miejsce w ostatnią niedzielę. My nagrywamy to w piątek 25, czyli to jakby jesteśmy 5 dni po referendum. W referendum wzięło udział ponad 80% uprawnionych do głosowania,
po pierwsze, no jakby tu mamy też wybory, a po drugie tutaj trzeba zaznaczyć, że w Ekwadorze obowiązuje przymus wyborczy. To znaczy... Czyli to jest taki standard, to 80 kilka tak, procent. Tak, to 80 kilka procent jest standardem. To znaczy przymus wyborczy jest ograniczony do ludzi w wieku 18-65 lat. Osoby w wieku powyżej 65 lat są z przymusu wyborczego w Ekwadorze zwolnione, natomiast osoby w wieku 18-65 lat, jeżeli nie zagłosują na nich, nakładana jest kara grzywny, która wynosi tam odpowiednio kilkanaście albo kilkadziesiąt dolarów. To wiadomo też, że kurs się zmienia. Też no, Ekwador w tej chwili nie ma stabilnej sytuacji gospodarczej, więc te wyliczenia mogą się zmieniać. Tak, no i w związku z tym, że jest ten obowiązek głosowania, tak jak też ostatnio podczas poprzedniej rozmowy o Ekwadorze rozmawialiśmy, nie istnieje ten próg, bo się zakłada, że wszyscy biorą udział w głosowaniu. Tak, no ale to jest też, tak jak już też powtarzałem, bardzo takie naturalne założenie, jak można ustawiać próg ważności w momencie, kiedy zakładamy, że wszyscy obowiązkowo głosują. No, ewentualnie, znaczy dałoby się to zrobić, natomiast nie wiem, czy jakiś kraj obecnie przyjmuje takie rozwiązania. To też warto zauważyć, to nie jest też tak, że to było jedyne referendum w sprawie tego parku i wydobycia w nim ropy naftowej, ponieważ w międzyczasie odbyło się z inicjatywy jednego z prezydentów referendum, w ramach którego większość ludności zagłosowała za ograniczeniem wydobycia, które już wówczas tam było prowadzone. No co oczywiście było głosowaniem na zasadzie, przez tę część ludzi, skoro nie możemy zakazać, to przynajmniej ograniczmy. Więc tutaj trend jest też cały czas jednoznaczny, bo też temat w ogóle wydobywania ropy naftowej, jego wpływu tego wydobycia także na środowisko lokalne, florę, faunę, bioróżnorodność, a także oczywiście zmiany klimatyczne, jest tematem, który w kampaniach wyborczych w Ekwadorze zawsze odgrywa bardzo ważną rolę. A skąd to się bierze, że właśnie ten temat ekologiczny, tematyka zielona ma duże znaczenie w Ekwadorze? To znaczy tutaj też ogromną rolę właśnie ta ludność rdzenna ma na to, ponieważ oni jednak w tej swojej naturalnej takiej, oni mają taką naturalną łączność z przyrodą, w sensie tak głęboko zakorzenioną i w momencie jak te partie wchodziły i łączyły się też z partiami ideowymi, które były takie zielone, no to w naturalny sposób zawiązał się taki sojusz, który te tematy wzmocnił. Ale to też nie jest tak, że nie ma drugiej strony sporu w Ekwadorze. Bo jak już wspominałem, Ekwador jest krajem relatywnie biednym i który większość swoich dochodów czerpie właśnie z wydobycia ropy naftowej. To jakbyś mógł teraz nam powiedzieć, jak wyglądał w ogóle ten podział? Kto głosował za bądź popierał to referendum, tak żeby wstrzymać wydobycie ropy naftowej na terenie Parku Narodowego, a kto był przeciwko temu? To znaczy akurat, to też jest takie bardzo specyficzne, że w tej kampanii wyborczej wyjątkowo, pomimo tego referendum, temat wydobycia ropy naftowej nie był na pierwszym miejscu w kampanii. Tak, bo jednocześnie mamy kilka innych głosowań. Tak, ale wynikało to z tego, że zapewne być może, jeżeli śledzicie doniesienia, to też się przybiło w polskiej prasie, ta kampania wyborcza w Ekwadorze jest naznaczona bardzo dużą ilością przemocy i generalnie problem z przemocą, z morderstwami także na ulicach, brakiem kontroli państwa nad więzieniami, nieco kampanię wyborczą zdominował, co oczywiście nie znaczy, że ci kandydaci się nie odnosili do tego. Bo na przykład w poprzednich wyborach to był jeden z głównych tematów wyborczych i prezydent, który ustępuje, który jest jeszcze prezydentem, ale który przestanie nim być po drugiej turze, ponieważ nie kandyduje w ogóle w wyborach, Guillermo Lasso, on był tym kandydatem, który jest bardziej związany z ekwadorską prawicą. To nie jest jakby tak stuprocentowo podział, ale on mniej więcej tak idzie, że prawica w Ekwadorze jest za dalszym wydobywaniem ropy naftowej. No i on argumentował, że wszystkie długi wobec organizacji międzynarodowych, wobec Chin, które też nie są małe, między innymi akurat właśnie na spłatę Chińczyków zyski z wydobycia ropy w tym parku idą. Bo pamiętajmy, tak jak mówię, eksport Ekwadoru to jest 34%, to jest ropa, a wydobycie w tym parku to jest 12% wydobycia krajowego. Więc mówimy o naprawdę bardzo dużej części PKB i bardzo dużej części budżetu, który nie jest wcale duży. W związku z czym osoby o takim nastawieniu bardziej skłaniającym się do gospodarki
Oczywiście, i to były główne argumenty, że po prostu potrzebujemy pieniędzy na spłatę długów, że sytuacja gospodarcza w Ekwadorze jest bardzo słaba, więc powinniśmy skorzystać z tych zasobów, które mamy, czyli właśnie z ropy naftowej. No i też wiadomo, jakby to się łączy bardzo często z ruchami negocjacyjnymi, które jakby podważają zmiany klimatu albo wpływ człowieka na zmianę klimatu. Oczywiście, jak w większości państw, takie ruchy również w Ekwadorze są. No i w naturalny sposób występują one w takich konfliktach po tej stronie. No a w drugiej stronie, to tak jak powiedziałem, byli głównie kandydaci lewicowi, ci mniej liberalni. Byli oczywiście przedstawiciele mniejszości etnicznych. No i tutaj podnoszono, tak jak mówię, po pierwsze zmiany klimatu tak bardziej globalnie, bardziej ideowo, a po drugie ochronę ludności rdzennych i ich prawa do mieszkania w tym terenie, który przecież jest zanieczyszczany przy takim wydobyciu, oraz kwestię tego, że po prostu no, Amazonia jest zasobem, dobrem narodowym Ekwadoru. I to były takie jakby najważniejsze rzeczy. Natomiast to, dlaczego zostało to referendum tak trochę zepchnięte na drugi plan, być może niesłusznie, no to tak jak już zacząłem mówić, duża ilość przemocy w Ekwadorze. Między innymi doszło do tego, że jeden z kandydatów na prezydenta został zastrzelony przez przedstawicieli gangów narkotykowych. Kolejny z kandydatów został ostrzelany, ale tam jego ochroniarze przepędzili w strzelaninie tych zamachowców z gangów narkotykowych. Zresztą ten kandydat zabity Villa Vicencio, jego ochroniarze też tam później w tej strzelaninie zabili napastników. Też możecie zobaczyć nagrania, bo tam ostatecznie w Ekwadorze jest takie prawo, że jak z jakichś powodów wycofa się albo umrze kandydat reprezentujący daną formację, to ta formacja ma prawo zgłosić kandydata zastępczego. Bez jakiegoś zbierania głosów ponownego i tak dalej. Tak, tak. No i zresztą został zgłoszony na tydzień przed głosowaniem i został zgłoszony i to było tak, że był wyścig z czasem, który akurat wtedy to ugrupowanie przegrało, żeby mógł wziąć udział w debacie wyborczej. I się nie udało, a brakło im jednego dnia, żeby zdążyli zarejestrować jego kandydaturę formalnie, w związku z czym nie wziął udział w tej debacie. Natomiast w momencie, kiedy oddawał on swój głos w lokalu wyborczym, no to były nagrania, które też wiele mediów na świecie udostępniło, ponieważ było tak, że wokół niego było dwóch policjantów i nad całą jego osobą, tak jak normalnie są kamizelki kuloodporne, z takich materiałów, z jakich robi się kamizelki kuloodporne, tam był, po prostu on cały był zakryty takim materiałem, którym tam dwóch policjantów nad nim niosło, tak, żeby to zakryło urnę i żeby on mógł wrzucić głos i mógł wyjść. Poziom zabójstw w Ekwadorze w tej chwili wzrósł do ponad 25 na 100 tysięcy mieszkańców. To jest wynik wyższy niż słynącym z takich strzelanin i zabójstw w Meksyku. A jeszcze 3 lata temu ten poziom w Ekwadorze wynosił 7 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. A tak dla porównania, to jest 3-4-krotny wzrost, bardzo dużo. Tak, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W Polsce to jest zdecydowanie poniżej jednego. Więc tutaj też mamy dużą różnicę. No i to się to wiąże ze wzrostem tych walk gangów narkotykowych. Z tego, że pandemia zniszczyła gospodarkę. Z tego, że Kolumbijczycy podpisali pokój z partyzantami, którzy kontrolowali granice i nowe ugrupowania weszły, nowe gangi w miejsce tych partyzantów, którzy do tej pory kontrolowali. No Ekwador ma najlepsze porty, żeby po prostu wywozić z Ameryki te narkotyki. No a tak jak wspomniałem, oni nie są w stanie, oni w tej chwili mają ogromny problem, żeby zapanować nad więzieniami. No i, ale to też pokazuje, że mamy kraj, który generalnie jest krajem, który ma duże problemy z funkcjonowaniem, duże problemy z organizacją własnej działalności. I pomimo tego, że mamy kraj z dużym problemem z organizowaniem własnej działalności, gdzie przestrzeganie prawa nie jest na najwyższym poziomie, gdzie politycy z różnymi metodami chcieli wykorzystywać referenda i chcieli blokować wolę ludności, i pomimo tego Ekwador pokazuje, że narzędzia demokracji bezpośredniej nawet w takim kraju mogą bardzo skutecznie działać i mogą być wyrazem woli ludności. A
A jednocześnie to jest też bardzo ważne z tego względu, że dzięki temu takie decyzje, które mają też charakter prośrodowiskowy, mają bardzo wysoką legitymizację społeczną. Mhm. Bo nie można powiedzieć, że to jest narzucone coś nam z zewnątrz, jasne, że jest to rozwiązanie, którego nie chcemy, jak często przy takich rozwiązaniach proekologicznych się robi. A jednocześnie to pokazuje, że ludzie w dużo gorszej sytuacji gospodarczej przyszłości niż u nas mogą być świadomi zagrożeń ekologicznych, zagrożeń środowiskowych. I jeżeli pozwolimy im o tym decydować, pozwolimy im w ramach demokracji bezpośredniej się wypowiadać, to zarówno oni, jak i ich przeciwnicy będą mieli prawo głosu, ale to wcale nie znaczy, że ludzie będą zawsze decydować w jedną czy drugą stronę, ale również, że oni są w stanie dostrzec te problemy klimatyczne i są w stanie podjąć takie decyzje, bo ja oczywiście spotykam się czasami z zarzutami, że jakbyśmy dali w Polsce decydować ludziom o takich kwestiach, to ludzie kierowaliby się populizmem i nie braliby pod uwagę tych wszystkich kryteriów. Mhm. Ekwador pokazuje, że wcale nie musi tak być. A po drugie, ta druga strona również ma prawo do udziału w dyskusji, również ma, jasne, prawo zaprezentować swoje stanowisko. I jeżeli przegra, nie będzie mogła, będą tacy ludzie, którzy będą to podważali, ale nie będą mogli powiedzieć, że to jest jakaś odgórnie narzucona nam decyzja, a nie decyzja podjęta przez naród w głosowaniu wyrażonym właśnie w drodze referendum. No dokładnie, więc tutaj myślę, że trochę po momentami przykrych wnioskach i mówieniu o tym, jak wygląda obecna sytuacja w Ekwadorze, doszliśmy do jednak całkiem pozytywnego podsumowania, czyli że nawet w krajach, które są w pewien sposób zdestabilizowane, demokracja bezpośrednia ma siłę i ma wpływ na to, co się dzieje. No i tutaj też jestem ciekawa, jak na przykład do tego się będą odnosiły jakieś różne polskie organizacje proekologiczne i tak dalej. Czy może właśnie ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić jakieś referendum w Polsce, czy poruszyć taką debatę, żeby wykorzystać narzędzia demokracji bezpośredniej w celu ochrony środowiska? Znaczy, ja takich apeli jeszcze nie widziałem, natomiast widziałem, że zdecydowanie przedstawiciele organizacji ekologicznych do tego referendum się odnosili. No oczywiście entuzjastycznie świętując ten sukces, więc być może gdzieś taka idea na horyzoncie jest. Dziękuję w takim razie za podróż do Ekwadoru, za podróż ekologiczną i to jeszcze właściwie na drugi koniec globu. I co, do zobaczenia w przy do okazji zobaczenia. Kolejnych rozmów. Tak, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i komentarzy, podzielić się uwagami, co sądzicie o takiej decyzji Ekwadorczyków. No i czy chcielibyście, żeby w Polsce były w ten sposób różne decyzje środowiskowe, klimatyczne podejmowane? No właśnie. No i z tej strony mówili do Was Agata Kępa i Masz Snowiec. Kanał Lub Bezpośrednio, Instytut Demokracji Bezpośredniej. Do zobaczenia.